Cześć, witajcie, z tej strony Dekamo z kolejnym odcinkiem na moim kanale. W dzisiejszym odcinku zrobimy sobie porównanie dwóch kart, a będzie to mianowicie Mohamed Salah w wersji Player of the Month 99 overall kontra Cristiano Ronaldo, również wersja 99 overall. No, zaraz pokażę Wam statystyki, tylko to jest wersja Team of the Week, Community Team of the Week. Zaraz będą pokazane statystyki, także porównamy sobie najpierw statystyki, który jest szybszy, który ma przestrzały, dribbling i tak dalej. Później zrobimy tak, że wejdę w grę, zagramy jeden mecz VS Attack. Jeden mecz w ogóle został wykonany dzięki X-Trajowi, dlatego bardzo mu za to dziękuję. I co? I bez zbędnego przedłużania lecimy w sumie z tym odcinkiem, bo zapowiada się naprawdę ciekawie. I co? I do zaraz. Cześć. Dobra, jesteśmy już w grze, widzicie skład mój z chuja, teraz porównamy sobie statystyki. No jak widać Salah jest lepszy, Ronaldo ma znowu lepsze strzały. Akurat z dribblingiem to tak wygląda, aktualnie lepszy dribbling ma Salah, także zobaczymy. Ale no, nic to jeszcze nie mówi, zobaczymy jak będzie w grze. I dobra, pierwsza akcja tutaj, Mohamed Salah i pierwsza również brameczka, gratulacje, jak widzimy. Ma dobre strzały, ale to co przeważa Salaha, to trzeba powiedzieć, że jest jego pace. Pace najbardziej przeważa Salaha, bo jest bardzo szybki i najbardziej można to zauważyć i dostrzec w tym, w kampanii. Jak gramy Salahem w kampanii, możemy to dostrzec, ponieważ nawet jak grasz na overa 120, widzisz jak on tych przeciwników bierze na dystans, nie? Prędkość robi to, że Salah po prostu jest tam niesamowity. Także kto nie ma tej karty, mogę tylko polecić. Nie wiem w sumie jak ją możecie teraz zdobyć. Możecie ją zdobyć przez SBC z tego, za zawodnika 90+. Także bardzo polecam, ale jest zawsze chyba jedna z największych szans na zdobycie Salaha. A Ronaldo znowu, jak tutaj można zaobserwować, bardzo dobre strzały. Może, jak widzimy, jest wolniejszy od Salaha, to jest też potwierdzone, ale tutaj wszystko techniczne, uderzenia pięknie, Ronaldo, to trzeba przyznać, zobaczmy tutaj tą akcję, co tutaj porobi i pyk, no niestety tylko poprzeczka, ale bardzo ładna akcja, jak widać, Zbyszek tylko taka, znaczy Zbyszek, jaka X-Tray tylko taka rada. Następnym razem jak będziesz mi nagrywać ekran, to due recorder sobie usuń, bo to tak trochę kiepsko wygląda, także spoko. Ale generalnie jest spoko wszystko. No i tak. Jak widzimy tutaj, no niestety Salah nie miał w ogóle okazji strzelić sobie jakoś więcej bramek czy coś tego typu, ale znowu tutaj Ronaldo chyba strzelił z 4 albo 5, co też idzie to na plus na konto Ronaldo, bo zdecydowanie. Jak widzimy, on dominuje na tym ringu, tak? Na tym ringu, na tym boisku, a nie Salah. Salah tutaj troszkę jest w tyle, bo nie ma aż tyle piłek. No i tak to w sumie wygląda. Tutaj jeszcze macie pokazane strzały. Ronaldo, jak widzicie, nie wiem w sumie ile bramek. Chyba z 4-5, jakoś tak. No, jakoś tak, ale naprawdę widzimy, że Ronaldo bardziej dominuje i chyba tutaj mogę bardziej polecić Ronaldo. Także, no, Ronaldo.